Jeśli chcecie Państwo pospacerować w bardzo miłych okolicznościach przyrody, no to Busko-Zdrój jest ku temu idealne. Nina Nocoń, witam Państwa bardzo gorąco, weekend z TVS. Właśnie dzisiaj jesteśmy, drodzy Państwo, w tym miejscu, aktualnie Deptak. Bardzo przyjemnie, cisza, spokój, muzyczka gra, ale tak w tle. Także naprawdę można wypocząć, można się zrelaksować, ale też można zadbać o swoje zdrowie i o tym tutaj właśnie mówimy, bo ja zmierzam w stronę uzdrowiskowego szpitala Krystyna. Tam właśnie dzieją się naprawdę piękne rzeczy. Tam ludzie wracają do zdrowia. Już za moment z dyrektorem tej placówki porozmawiam właśnie o tym, co tam się dzieje, a także skąd ta nazwa Krystyna. A jeszcze wcześniej chciałabym, abyście poznali Państwo panią Anię. Miałam przyjemność z nią dzisiaj rozmawiać. Pani Ania, która jest przykładem na to, że uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to idealne miejsce, jeśli chcemy po prostu czuć się fantastycznie i być długo zdrowymi i pełnymi sił. I teraz jestem przekonana, że Państwo nie uwierzycie, kiedy zdradzę, ile lat ma pani Ania, z którą rozmawiam. Pani Aniu, wygląda pani rewelacyjnie, przewspaniale. No to co, zdradzamy? Zdradzamy ile lat? 90. W życiu bym nie uwierzyła, ale no muszę uwierzyć na słowo, chociaż pani powiedziała, że pani jakby co, to pokaże mi ten dowód. Mogę pokazać dowód, tak. Właściwie brakuje mi tam parę miesięcy do końcówki. Dobrze, pani Aniu, proszę mi powiedzieć, bo jest pani takim dla mnie przykładem, myślę, że nie tylko dla mnie. Ja bym tak bardzo chciała, po prostu jak będę miała tyle lat, być taką żwawą, energiczną kobietą. Tak, jak najbardziej. To niech pani mi zdradzi w takim razie, jak to się robi, jak pani to zrobiła? Przede wszystkim, ja miałam bardzo, że tak powiem, ruchliwe życie. Ja nie siedziałam, że tak powiem, z założonymi rękami. Dużo chodziłam, dużo spacerowałam. A w tej chwili staram się wyjeżdżać po prostu. Jestem w sanatorium po raz chyba 23 w całym swoim życiu, bo wcześniej zaczęłam. No i tak do tej pory właściwie dobrze się. Ja muszę o to zapytać. Sympatyczna obsługa, sympatyczni ludzie, z których pani poznaje? Nigdy nie trafiłam na jakieś takie złe otoczenie, że ktoś był niezadowolony. Zdarzało się, że tam ktoś tego... Zawsze mówiliśmy, ci co w domu nie mają, to tutaj wybrzydzają, bo taka jest prawda, proszę pani. Naprawdę. Ja się przekonałam sama, że tak jest. A poza tym, no to jest bardzo dobrze. Ja się cieszę. Pani Aniu, czyli co? Spacery, ruch, zdrowe odżywianie, no i oczywiście... Odżywanie to różnie bywa. Ale się z pani stara, niech pani to powie. No jednak czasem trzeba pomyśleć o tym, co się je. Nie, no normalnie, ja żyję normalnie. Przede wszystkim ja wszystko lubię. Ja nigdy nie ma u mnie tego, tamtego, że ja nie lubię tego. Owszem, nie lubię owoców morza, to się przyznam. Ale... A poza tym wszystko... O właśnie, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, wesołe, przyjemne usposobienie pani Aniu i to jest najważniejsze. Ja bardzo dziękuję, naprawdę jestem niesamowicie dumna i szczęśliwa, że panią mogłam poznać i z panią porozmawiać. Więc szanowni Państwo, jeśli szukacie sekretu na dobrą formę, na dobre samopoczucie, to bardzo proszę, zgłaszajcie się do pani Ani. A z nami jest pan Maciej Gawin, dyrektor tejże placówki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie właśnie o tym, skąd ta nazwa? To jest najważniejsze pytanie, bo myślę, że wiele osób i kuracjuszy także zastanawia się, dlaczego akurat Krystyna? Ale to bardzo ciekawa historia i z bardzo dawnego czasu, bo sprzed 100 lat, wtedy zacnemu panu Julianowi Gołębiowskiemu urodziła się wnuczka. Wnuczka, która od początku wzbudziła w niej takie zaufanie i bardzo ją polubił. I w związku z tym, ponieważ ona miała na imię Krystyna, Krysia, nazwał tak samo Wildę, która tu już funkcjonowała. Z wnuczki mógłby być bardzo zadowolony do tej pory, myślę, że z Krystyny jako sanatorium również. Wnuczka to pani Krystyna Jamroz, wybitna śpiewaczka operowa, bardzo znana w Busku, teraz co roku odbywa się festiwal.
jesteśmy z niej w Busku Błuszczanie bardzo dumni. Natomiast tu na tym terenie, gdzie pan Gołębiowski był właścicielem tych dóbr i ziem, były dwie winy. Wcześniej była willa, która nazywała się Zofia, to też takie kobiece imię i to była imię żony jednego właśnie z właścicieli tego pensjonatu, tej willi. I następnie w latach 30. XX wieku, już powiem tak w skrócie tą historię Krystyny, ten obiekt stał się własnością ZUS-u przedwojennego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w okresie powojennym został oczywiście upaństwowiony i od 1956 roku wróciła nazwa Krystyna i ta nazwa jest z nami do dzisiaj. Może powiem jeszcze tyle, że oczywiście rozwijał się sanatorium jako szpital również przez ten okres zdecydowanie bardzo. Faktem takim jest, że teraz stoimy przed tą częścią, która jest wybudowana w latach niedawno temu. To jest zakład C i C1. Ja tutaj muszę wejść w słowo, ponieważ to jest niesamowite, że tutaj z jednej strony mamy tę historię jakże bogatą i piękną, a z drugiej nowoczesność, bo właśnie jeśli chodzi o ten szpital uzdrowiskowy Krystyna, no to tutaj jest bardzo nowocześnie. Te zabiegi, sprzęty, to wszystko jest oczywiście dla kuracjuszy. Tak, oczywiście rozwijałem się, jak już wspomniałem, te dwie części obiektu, te dwa skrzydła, które zostały wybudowane ostatnio, ale również bardzo bogata jest baza zabiegowa. Jest to największa tutaj w Busku baza. Wykonujemy około 100 zabiegów. Jest to większość, która wykonywana jest we wszystkich uzdrowiskach. Ja też uważam tak, że to jest nie tylko największa, ale i najdłuższa, bo żeby przejść przez wszystkie te pokoje, to jest rzeczywiście długo ponad 100 metrów. Znajduje się tutaj basen, jest to nowy basen, który ma kilka lat, dosłownie chyba 3 lata i nie musimy w nim skorzystać z tej metody chlorkowej oczyszczania wody. Korzystamy z metody nanosrebro, czasem tylko używając chloru do tego. Oczywiście są wszystkie nowe urządzenia, ale już nie pomnę, no to znaczy wspomnę koniecznie o tym, że korzystamy z siarki z największego bogactwa Busku Zdroju. Ja od początku o tym mówię, wy macie takie bogactwo, ta siarka tutaj no, jest po to, żeby pomagać, a ona pomaga na tyle schorzeń, już o tym nieraz mówiliśmy, że to jest naprawdę niesamowite i ja wiem, panie dyrektorze, że wy tutaj stawiacie na to holistyczne podejście, całościowe podejście do pacjenta, bo to szpital, do kuracjusza. I myślę, że takim pięknym przykładem jest to, co zrobiliście i co robicie dla Amazonek. Tak, Amazonki przyjeżdżają do nas i przyjeżdżają chętnie. Spotykamy się później po zabiegach, rozmawiamy. Panie są bardzo zadowolone. Korzystają tu u nas nie tylko z szerokiej gamy tych wszystkich zabiegów, ale tak samo z porad psychologów. Mamy wspaniałych lekarzy, którzy nie tylko, że leczą, ale potrafią rozmawiać z ludźmi. To jest sztuka. Ludzie tutaj przyjeżdżają, to znaczy ludzie. Nasi pacjenci, kuracjusze dla zabiegów, oczywiście to im pomaga zdrowiu, ale też głównym powodem tego jest ta znajomość z lekarzami. I oni pamiętają swoich lekarzy, a przyjeżdżają tutaj co roku i przez wiele, wiele, wiele lat. To jest niesamowite, ponieważ właśnie takich ludzi jest naprawdę dosyć dużo. Ja tutaj rozmawiam z kuracjuszami, bo spotykamy się przecież nieraz i często słyszę, ja tu wracam, ja tu jestem po raz czwarty, piąty raz. Dzisiaj zresztą pani Ania, z którą rozmawiałam, ona powiedziała, że ona ponad 20 razy była już właśnie, a czuje się fantastycznie i wygląda wyśmienicie. Tak, takich pacjentów mamy tu bardzo dużo, po kilkanaście razy. To jest norma, to nie jest coś szczególnego. I oni przyjeżdżają, oni mają tutaj swoich lekarzy, jak powiedziałem wcześniej, mają swoje panie pielęgniarki, swoje panie kelnerki, one każdego tutaj znają, także w każdej chwili można z nim porozmawiać. Żyją nami, żyją tym, że się rozwija Krystyna, że są coraz piękniejsze pokoje, standard w pokojach rzeczywiście jest bardzo dobry, w tych nowych częściach szczególnie I to jest ta nowoczesność też, o której mówimy i to holistyczne, całościowe podejście do kuracjuszy. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Zapraszamy jeszcze dzisiaj o godzinie 19:40. Wejdziemy do środka. A co? Pokażemy te zabiegi. Także bądźcie Państwo razem z nami. Raz jeszcze dzięki dziękuję wielkie. Bardzo. Zapraszamy.